Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Black Mesa oczywiście. Uzbroiliśmy się po zębu kolegi, bardzo miło z jego strony, że się z nami podzielił. I teraz lecimy dalej z nadzieją, że uda nam się odnaleźć Team Lambda po prostu, którzy tu jak nasze zbawienie niby mają być. Ciekawe jak to będzie w praktyce. Co tam u was słychać, jak wam minęły te ostatnie kilka dni? Jak wam minął weekend? O, dzięki. Bo u mnie... W sumie nie pamiętam, szczerze mówiąc, chyba w pracy byłem raczej. No, chyba tak. Okej. Dobra, coś czego nie lubię. Teraz tak, F6 był zapis. Okej, zajebiście. Dobry strzał. Ale hola, przecież ja tu kurwa byłem. Ja chyba miałem tu wskoczyć, czekajcie. Przecież ja tu byłem. Dobra, chodźcie się rozejrzeć. Przecież ja tu byłem. To ja tam kurde szedłem. Ja może tutaj tylko przyszedłem się uzbroić, ale w sumie... fakt, że nie mogę zdjąć tego typa tam, nie za bardzo mnie pociesza. Okej, tu wszystko znamy. Nie jestem do końca pewien, o co chodzi z tym kurde typkiem tam. W sensie, że... Rozumiem, że przyszedłem tutaj po to, żeby się uzbroić. Jak najbardziej to czaję. Ale co dalej? Kurde, stary. Ja bym stąd nie wychodził na twoim miejscu. Dobra, tak czy jak, po coś są te drzwi chyba, więc... I w ogóle... Jak to możliwe, że ja nie mogę... O, chyba mi się udało go zabić. Okej. Okej, dobra, widzę, dobra, jest okej. Widzę, musimy się tu przedostać. Dobra, udało mi się go zabić, czyli da się. Tylko trzeba zajebiście trafić i najlepiej właśnie z tego, z granatnika. Dobra, jest okej. No panic. No nie gadę. Okej. Aha, okej. Nie wszystkie drzwi się otwierają, nie? Tam będzie chyba kolorowo. Nie buję się na krześle, kurde. Fuck. Jednego mamy z głowy. Czy też... Słyszałem to, kurwa. Słyszałem to. Okej, dwie drogi, tędy albo tamtędy. Tędy albo tamtędy. Kurwa. Zabił się, okej. Nie mogłem go trafić, więc się sam zabił. Bardzo miło z jego strony. Nie podoba mi się strzelba w tej grze w ogóle jakoś tak. Nie wiem czemu. Dobra, to tak, można spojść na dół, ale spróbujemy nie spadać na razie. Co za kurwa fail.
Uwielbiam, jak mi wszystko wychodzi, nie? Uwielbiam to. Trzeba się rozgrzać. Okej, jest walka teraz kosmici, kurde, versus wojsko. Jeszcze żyjesz, kurwa? W każdej grze inaczej, nie? Tak samo jak grałem ostatnio w tego Warzona. A wcześniej grałem dużo w PlayerUnknown's Battlegrounds, nie? I kurde, żeby zabić typa w tym Warzonie, to cały magazynek idzie. W PUBG to po prostu z pistoletu parę strzałów i po typie jest, nie? Nie mówię, że to źle, to, jak jest w Warzone, bo przynajmniej sam, przynajmniej sam nie giniesz tak szybko, w sensie, że biegniesz i koleś wystarczy, że ci na plecy wjechał i już po tobie, no bo nie zdążysz nic zrobić, nie? A w tym Warzone jest tak, że no jeszcze zdążysz coś tam zrobić. Po prostu wiem, że to jest mniej realistyczne, ale to jest mniej frustrujące też. Ale przyznam się, że taka ostatnia strzelanka, w jaką grałem najwięcej, to było właśnie PUBG. I taki jestem trochę, w sensie, że przyzwyczajony do tego, że niewiele trzeba, żeby kolesia zastrzelić. Nie wystarczy chwilę w zasadzie. Na pewno nie cały magazynek. A to jest ten kurwa mutant jakiś. Okej, kosmici przyjmują dowodzenie chyba. No, ładuj, no, już. Zajebiście chujowa ta strzelba, nie? Okej, prawdziwe zagrożenie teraz, nie? Ogólnie jeszcze sobie czułość myszy zawsze ustawiam na mniejszą, ale tutaj jest taka gierka z botami, więc w zasadzie nie ginie się tak szybko też i nie zależy mi na tym w sumie, żeby był jakiś perfekt. Okej, tam widzę życie. Jak tam się dostaniemy? Chyba nie tędy, ogólnie tam są drzwi. Ale fajna gierka, fajnie mi się gra.
Nie wiem, może dla jakichś fanów strzelanek, którzy grają cały czas w takie gierki, to może nie wiem, czy to będą. Musiałby się wypowiedzieć, nie? Jakiś tam mistrzunio, ale kurde. Dla mnie spoko. Dobra. O kurwa. Okej, widzą tak jakby tylko mnie, więc chyba... A czekajcie, tutaj coś jest napisane, nie? On chyba nie ma naboi już. Ale ja mam. O kurwa. Fajnie się płynie tym ghostkiem, już to mówiłem, nie? Fajnie się biega. Tak powinno być trochę w strzelankach tego typu. O, przecież... Okej. Czekajcie, jeszcze chwilę zerknę coś. Ha, i co? Morgan Freeman. Morgan. Gordon Freeman pokona nawet czołg. Morgan zresztą też pewnie. I wish I could tell you that Andy fought like a lion and the sisters let him be. I wish I could tell you that. But life in a prison is no fairy tale. Chciałbym tak umieć jak on gadać, kurde. Okej, dają tu życie. Tam się rozpierducha jakaś. Macie, kurwa, będę się szczypał z wami. To mi wygląda na inwazję. Gówniana strzelba. No ile, nie? Po prostu ile? To jest na blisko, wiadomo, nie? Ale tak, aż tak blisko trzeba podejść. I jeszcze to ładowanie, ja już kurwa tyle razy bym zdążył strzelić. Strzelba po prostu schujowa strasznie. To już za daleko. Nie, tej strzelby, ja ją wyrzucę chyba zaraz ją. Z dupy. Ogólnie mam jakieś nowe bronie, nie używam, nie? Bo mam jeszcze kuszę. Myślę, że kuszę zostawię na lepszą okazję. Okej, to jest całkiem niezłe. Ale myślałem zawsze, że takie bronki jakieś wypasione, jeszcze mam jakieś robaki, kurwa. Chuj wie o co chodzi z tymi robakami. To właśnie jakieś takie wypasione bronie, to mi się wydaje, że to jest na jakieś właśnie jakieś ciężkie momenty. Jakiegoś, jak jest, wiecie, taki etap, że wiadomo, że tu jest w chuj ciężko, że jest, nie wiem, dużo kosmitów czy coś takiego. Albo jakiś boss. Dlatego zostawiam to po prostu, bo żeby nie zostać z niczym później, z pistoletem albo właśnie ze strzelą. Robię po.
Nie ma kolego, nie ma niestety. Trzeba było nie zadzierać z Gordonem. Kurwa, nie dacie mi botonika nawet w takiej sytuacji. Co tu się dzieje? Patrzcie, co to jest? Kosmici, kurwa, wylądowali chyba. Zadarliśmy. Te eksperymenty komuś się nie spodobały. A może tak miało być? Czy to kolejny spisek? Jakoś tam się musi dać wejść. Misleading tak zwany. Świeci się ładnie na zielono. Czerwone drzwi zawsze się otwierają. Za szybą coś jest, ale zamknięte. Nieładnie. Dobra, to w takim razie co? Może gdzieś tu... O, jest, dobra, chyba. A nie, kurde, myślałem, że to kratka. Ok, więc jakoś inaczej, tak? A czekajcie, ja przyszedłem, kurde, stąd chyba i co, zamknęło się za mną? Gdzieś może jakiś guzik czy coś. A, okej. Normalnie, też... Pierwsza rzecz, na którą wpadnę, to że jak stanę na... jakimś, kurwa, glucie... nawet nie, jakimś organie, który wyrósł z ziemi. Nawet nie wyrósł, tylko po prostu jest w nim, to mnie wrzuci mnie na górę. Ale w sumie... wszystkie inne drogi były zamknięte, więc to chyba tak miało być. Okej, rozumiem, że to jest trampolina. Skoro lubią takie zabawy. Tu można sobie zejść po te rzeczy na dole. Okej, chyba. Fu. Nie mam na to czasu. I ten mały sukinsyn oczywiście. Kurwa, zabijcie. Trzeba się rozejrzeć, bo graty może znajdziemy jakieś fajne. Tam widzę. Uuu. I tak teraz się zastanawiam, może ja za mocno popchnąłem ten wózek tam, nie? Teraz Gordon ma te, Gordon ma wyrzuty, wiecie, że zaczyna siebie obwiniać. Może nie powinienem był tak mocno popchnąć tego wózka i wszystko przez to się spieprzyło. Oła, no kurwa, nie masz innych wrogów? Oła, ty skurwysyn, on mnie poraził. No, szkoda amunicji, nie? Jakby to był exp, jakbym dostał za to expo, to może wtedy bym się bawił. Kurwa, jeszcze mnie pobili, skurczy byki. Chodźmy się rozejrzeć.
Aha, tu się pootwierało po prostu. A na samym dole się też otworzyło. Czy muszę wyskoczyć tamtędy? Okej, muszę wyskoczyć tamtędy. Spoko. Para pa pa para na. Wskoczyłbym na dach chętnie. Cze. Gdzie ja tu zeskoczę? O, okej. Okay. Widzę. Kurwa, gdzie jesteś? Shit, mało życia mam. Za bardzo się pieprzę z nimi trochę, nie? O, jest życie, okej. Czasami, w sensie, że... Chcę, żeby się powybijali sami, a walić trzeba w nich po prostu. Nie tędy? Tam jest drabina, okej. O, już się coś tu rodzi. Kurwa, fu. Co to jest? Ja też mam robaki. Ciekawe, czy jak puszczę takiego robaczka, to ten będzie walczył z nim. Ten mój się chyba przeciwko mnie obrócił. Kurwa, zdrawko rzecz to, jasne. Tam są rzeczy, cicho. Kurwa, nie dojdę tam. Okej, widzieli mnie chyba. Jeszcze przy połowie się sprzedali, że mnie widzą. Jakby tam te rzeczy wziąć. Ajajaj, za mało życia mam. Kur. Irytacja. Którą broń? Jebne, zaraz bazuki się skończy. Nie. Thank you.
robaczki puszczę, zobaczymy co się stanie. Na próbę, na próbę. Holy shit! Okay. Yay! Everybody down! Close win! Co te robaki kurwa robią coś czy nie? Od rykoszetem dostaje? Powaga? Ilu ich jest? Dobra, nie, tu się nie ma co bawić. Normalnie. Ale tutaj chyba mogę się chować. Nie, tu się nie jest lepiej. Zostaje normalnie rykoszetem, nie? Kurwa mać wyłaź teraz, ja pierdolę. No utknąłem autentycznie, nie? A tam są, kurwa. Dwa punkty życia, nie? Dobra, przeżyłem to jakoś. Tu można wejść. Tak trochę to wygląda, jakbyśmy mieli sobie tam wejść po coś może, nie? Chyba nie. Tam jest okno, okej. Po samochodach chyba. Idź ty. Dobrze pomyślał, jak zwykle źle zrobił. Co jest kurwa? Trochę mało życia, no. Kurwa mać. Dobra, tu będzie jakiś sprzęt na pewno. Tak tą amunicję do strzelby rozdają, jakby to by był kurde... Chyba na złość. Oh fuck. Ten skurwysyn. Przez ścianę oczywiście, albo jak? Ilu?
Ale to jest... co tu się dzieje? Ammunition depleted, powiadasz? No, robi się gorąco, czy podołamy? Dowiemy się w następnym odcinku chyba. Dzięki, że wpadliście, zostawcie sobie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam też do innych materiałów, do innych gierek na kanale, jakie ogrywamy. Zostańcie z nami i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.